Boisko warty eremity w Dobrowie przeszło gruntowny lifting. Zabiegom pielęgnacyjnym została poddana murawa boiska. O przeprowadzonych inwestycjach opowie nam prezes klubu Grzegorz Kołodziejek. Zaczął się nowy sezon piłkarski naszego klubu tydzień temu i oprócz tych sportowych zmagań naszych zawodników również dbamy o to, aby ten obiekt był w jak najlepszym stanie. W tym roku oprócz tej budowy, która rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku, boisko do treningów, w tym roku murawa klubu wymagała pielęgnacji. Nastąpiła rekultywacja murawy boiska, którą wykonywała firma Keria. Polegało to na tym, że trawa została wyczesana, zgrabiona i po prostu nastąpiło przerzedzenie trawy. Sucha trawa została usunięta z boiska, to znacznie poprawiło stan murawy. Został również rozsypany nawóz. Jest to niezbędne do wzrostu trawy i zostało załączone podlewanie. Także mamy nadzieję, że ta murawa po tym trudnym okresie zimowym szybko wróci do stanu, jaki będzie wymagany do rozgrywania meczów. Pragnę również podkreślić, że w szatni zostały zakupione i zamontowane nowe grzejniki. W szatni dla drużyny gospodarzy, dla drużyny gości oraz dla sędziów. Po prostu poprzednie grzejniki nie dawały takiej temperatury i dbałości o zdrowie zawodników, żeby się nie przeziębili po kąpieli w tym chłodniejszych okresach jesiennych czy wczesnowiosennych. Zostały zakupione nowe grzejniki, które się sprawdzają, dają taką temperaturę, że swobodnie można skorzystać z prysznicy i z przebierania. Środki na te inwestycje pochodziły z budżetu gminy Kościelec. Zapytaliśmy również o oczekiwania, jakie stawia się zawodnikom w nadchodzącym sezonie rozgrywek piłkarskich. Każdy sezon to są pewne zmiany. Nie są to zmiany gruntowne, ale zmiany, gdzie odejście lub przyjście kilku nowych zawodników powoduje zmianę stylu gry i dogranie się zawodników. I co do oczekiwań, mamy dość stabilne, takie wysokie miejsce w klasie okręgowej. Myślę, że to miejsce da się utrzymać. Nie mamy takich górnych żądań od zawodników, żeby koniecznie za wszelką cenę jakieś tam osiągnąć sukcesy. Po prostu tą piłką trzeba się cieszyć. Trzeba stworzyć tą atmosferę dobrą do zawodników, bo zawodnicy, którzy z zewnątrz przychodzą, chcą się to dobrze czuć u nas i to podkreślają, że u nas się gra z przyjemnością, dobrą atmosferą. Co do wyników, mamy nadzieję, że to miejsce w tej czołowej i środkowej lidze utrzymamy. I takie są nasze oczekiwania i to przedstawiamy zawodnikom. Piłkarzom warty eremity życzymy sukcesów.